Podczas wycieczki, pielgrzymki jechałem i był przystanek w województwie opolskim za tak zwaną potrzebą, ponieważ była duża kolejka do oficjalnego miejsca, do ustępu, to poszliśmy w krzaczek, no i niestety podłapałem kleszcza. Przez miesiąc go nosiłem w skórze, dlatego że go zupełnie nie zauważyłem. Kleszcze mają to do siebie, że jak kują człowieka, wydzielają substancję znieczulającą i to ukłucie jest bardzo często niebolesne. Nie czuć tego ukłucia. Kleszcz jak się opije krwią, to zazwyczaj samoistnie odpada, a czasami, jak no, tak było u mnie, ja go sobie wtarłem głęboko w skórę, dlatego że po prostu to miejsce drapałem. Bo coś mnie swędziało, więc zadrapałem i wdrapałem sobie tego kleszcza głęboko w skórę. To miejsce ropiało, ropiało i po miesiącu coś tam czarnego się nie pojawiło. Został wyciągnięty kleszcz. Ja zupełnie nie wiedziałem nic o chorobach odkleszczowych, o kleszczach, o boreliozie. Mniej więcej pół roku po tym kontakcie z kleszczem zaczęły się napadowe objawy, napadowe osłabienie, napadowy zes, napadowe zawroty głowy, bóle głowy, zaburzenia koordynacji ruchowej, napadowe bóle stawowe, napadowa arytmia. Na początku się tym człowiek nie przejmował, nie przejmowałem się tym w ogóle. Zmęczenie, jestem lekarzem, może sobie wymyślam jakieś choroby. Natomiast z czasem, jak to się nasilało, pogłębiało, coraz częściej się zdarzało, coraz dłużej te napady trwały, aż w końcu na dyżurze zasłabłem. No i koledzy mnie odwieźli, ponieważ miałem bóle w klatce piersiowej. Zawieźli mnie na oddział kardiologiczny po 3 dniach. Wypisano mnie pod hasłem hipochondryk, więc tam nie wyszło w badaniach. No i sobie przypomniałem, że coś mi kiedyś ukąsiło. Przypomniałem sobie, że na jednym z wykładów był wykład poświęcony boreliozie. I zacząłem to kojarzyć. Akurat koleżanka mojej mamy pracowała w Państwowym Zakładzie Higieny. Skontaktowała mnie z panią profesor, która się naukowo zajmuje boreliozą. Zrobiła mi badania, które wykazały, że to jest borelioza.